Czy masz czasami tak, że czujesz, iż potrzebujesz zmiany w dobraniu ubrań dla siebie? I chciałabyś, żeby te ubrania, które nosisz każdego dnia na sobie, dawały Ci takiego powera każdego ranka do działania i wykonywania zadań w ciągu dnia, do tego, żeby one były spójne z Tobą i z tym, kim teraz jesteś, jednocześnie nic z tym nie robisz. Dlatego dzisiaj opowiem Ci o takich trzech etapach do zmiany, do bycia gotową do zmiany, do przeglądu szafy, a także zabiorę Cię do mojej klientki Ani, gdzie właśnie przeprowadzałam u niej przegląd szafy. Zapraszam! Cześć, ja mam na imię Agnieszka, jestem stylistką od wielu lat i bardzo się cieszę, że ponownie spotykamy się na moim kanale, gdzie właśnie jest to takie najlepsze miejsce dla kobiet, które chcą świadomie dobierać dla siebie ubrania, które świadomie chcą tworzyć swoje indywidualne garderoby kapsułowe. No a oczywiście, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, serdecznie zapraszam Cię do kliknięcia subskrybuj, no i do pozostania ze mną. Zanim też zabiorę Cię do Ani i pokażę Ci, jak taki przegląd szafy trochę wygląda od kuluar i powiem Ci oczywiście o takich trzech etapach do bycia gotową do przeglądu szafy, co jest bardzo, bardzo też istotne. Chciałam Wam powiedzieć też krótką informację dla osób, które już pytały o kurs jak tworzyć zestawy ubrań, który właśnie też jest w fazie powstawania oraz osób, które pobrały ten bezpłatny materiał 3 algorytmy do właśnie tworzenia zestawów ubrań, gdzie pokazuję na przykładzie schematów, w jaki sposób samodzielnie możesz zacząć tworzyć takie zestawy. Jestem w trakcie właśnie nagrywania tego kursu, także już część pierwsza została nagrana, z czego bardzo, bardzo się cieszę. No i oczywiście będę informowała Was o dalszych postępach na bieżąco, a jeśli jeszcze nie pobrałaś tego bezpłatnego materiału, to oczywiście link znajdziesz w opisie. Okej, no to teraz powiem Ci o takich właśnie trzech etapach do zmiany, które najczęściej przychodzą kobiety, się do mnie zgłaszają o pomoc. I dzięki temu, że będziesz wiedziała właśnie, w której fazie jesteś, będziesz mogła też określać coraz bardziej trafniejsze fasony ubrań dla siebie. No i też będziesz wiedziała, że nie jesteś sama i będziesz miała taką świadomość, okej, dobra, jestem teraz w tym miejscu, także jakby mój świat dobierania ubrań dla siebie ewoluuje, no i idę dalej do przodu. To pierwszą fazę nazwałam jakoś sobie radzę. Dlatego, że czasami słyszę od dziewczyn, które się do mnie zgłaszają, że potrzebują rozwiązania na tu i teraz jakiegoś jednego konkretnego problemu. Na przykład mówią: Agnieszka, idę na wesele, potrzebuję dobrania konkretnej sukienki, albo potrzebuję dobrania całego zestawu, albo potrzebuję dobrania konkretnych butów, lub po prostu chciałabym się dowiedzieć, jakie kolory do mnie pasują, albo też jaki mam typ sylwetki, żeby wiedzieć, jakie fasony do mnie najlepiej pasują. A z resztą szafy mówisz, że po prostu jakoś sobie radzisz. Jeśli Ty jesteś na tym etapie, to znaczy, że Twoja świadomość na dobieranie ubrań dla siebie powoli się zaczyna otwierać. Bo sobie myślisz, a nigdy wcześniej nie myślałam o tym problemie, że ja mam jakiś problem, wyzwanie w dobieraniu ubrań dla siebie. Po prostu no, ubrania są, no to je noszę i jakoś sobie radzę, także nie czuję, żeby mnie to przygniatało, ani denerwowało, czy frustrowało. Po prostu ubieram, tworzę jakieś zestawy, no i jestem. Czyli to jest taka faza, kiedy Ty zauważasz, że fajnie by było coś zmienić, jednocześnie zresztą jakoś sobie radzisz. Drugi etap to jest chcę zmiany. I to jest taka faza, w której Ty zaczynasz zauważać, że jakoś sobie radzę, już nie wystarczy, że ubrania, które w szafie masz, no nie do końca już do Ciebie pasują i chciałabyś wprowadzić u siebie zmiany, ale nie wiesz po prostu, jak to zrobić. Obserwujesz inne kobiety, koleżanki, które noszą takie zestawy, które Ci się bardzo podobają, ale nie wiesz, jak masz dokonać tej zmiany u siebie, jak masz to po prostu przeprowadzić, jak masz zacząć to wprowadzać do swojego życia też na co dzień, tak żeby się fajnie czuć. I teraz bardzo ważna rzecz, o której chciałabym Ci tutaj powiedzieć. Niestety z mojego doświadczenia pracy jako stylistki muszę powiedzieć, że obserwuję, iż bardzo duża część kobiet bardzo długo pozostaje właśnie w tej fazie lub po prostu
W tej fazie pozostają sobie. Na etapie chcenia, ale nie dokonania żadnej zmiany. Bo, no jak wiesz, niestety żadna zmiana nie może się zadziać bez wykonania kroku dalej naprzód, żeby po prostu tego dokonać. I to zauważyłam, że najczęściej jest dużym wyzwaniem dla kobiet podjęcie tej decyzji, żeby pozwolić sobie na to, żeby coś dla siebie zrobić. I jeśli nie widziałaś takiego filmu, w którym między innymi właśnie rozmawiałam o tym z terapeutką wymiarową Karoliną Daniec, to tutaj u góry zostawiam kartę do kliknięcia, przejrzyj i koniecznie obejrzyj ten film. No i trzecia faza to jest potrzebuję tej zmiany. Jestem zmęczona tym, że nie czuję się dobrze każdego dnia. Jestem zmęczona tym, że tracę tyle czasu i nie mogę stworzyć takich zestawów ubrań cały czas, jakie bym chciała. Jestem zmęczona tym, że tracę każdego dnia dobre samopoczucie. Czyli po prostu przestajesz już myśleć, gdzie umysł zawsze kalkuluje, bo się opłaca albo się nie opłaca i po prostu masz większą znowu świadomość, dzięki czemu możesz pozwolić sobie na to, że robisz to dla siebie teraz, że to jest dla ciebie na tyle ważne i ty jesteś dla siebie na tyle ważna, że chcesz fajnie wyglądać i dobrze się czuć każdego dnia. Daj proszę znać, jak czujesz, na którym etapie teraz aktualnie jesteś, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak dziewczyny tutaj będą się też rozkładały w komentarzach pod filmem proporcje tego, jakie fazy aktualnie też przechodzicie. No i oczywiście zaproszę Cię teraz do pokoju hotelowego, gdzie krótko opowiadam o przeglądzie szafy, no i oczywiście też pokazuję, jak to wygląda. No to lecimy. Hej, witam Cię serdecznie z Lublina, bo dzisiaj tutaj właśnie jestem w hotelu, gdzie mam 100 metrów do Ani. I u Ani dzisiaj robię też przegląd szafy i dzisiaj to już jest też taka część druga, można powiedzieć, dlatego że wczoraj, kiedy przyjechałam, zaczęłyśmy już robić przegląd szafy po południu około godziny też 16. Także dużą część szafy mamy już przeglądniętą i już trochę też zestawów ubrań przygotowanych. I u Ani miałyśmy takie wyzwanie, że Ania po prostu przez wiele lat wcześniej nie robiła przeglądu szafy i stwierdziła, że chce skorzystać z mojej pomocy po to, żeby właśnie dzięki temu też ten problem rozwiązać raz, żeby on nie nawracał, no i żeby tak naprawdę już wiedziała też, jakie fasony do niej pasują, żeby potrafiła samodzielnie podczas zakupów dokonywać właśnie takich zakupów, które będą dla niej dobre, które będą dla niej też trafne. No i wczoraj właśnie podczas przeglądu szafy też dużo z Anią rozmawiałyśmy, w ogóle podjadałyśmy sobie śliwki z Ani, brata sadu, także było bardzo przyjemnie i śliwki oczywiście bardzo, bardzo pyszne, bardzo lubię owoce. Z Anią wcześniej też pracowałam nad odkrywaniem stylu, także Ani zależy na tym, żeby styl był w tym momencie taki oczywiście, jaka ona jest w tym momencie, jaką jest osobą, jaką ma osobowość, gdzie pracuje, w jaki sposób też prowadzi swoje życie, jakie czynności wykonuje w ciągu tygodnia. Także Ania fajnie się czuje w tym momencie w takim klasycznym stylu, jednocześnie trochę z pazurem, trochę takim, który daje jej takiej mocy więcej każdego dnia. I w przypadku Ani właśnie fajnie będzie tutaj połączyć w zestawy marynarkę, dlatego że marynarka ma bardzo silną strukturę i poprzez nią bardzo fajnie możesz też sobie dodać mocy, bo kiedy tak naprawdę ubierzesz zwykłe jeansy, t-shirt i dodasz do tego marynarkę, to już jest taki zestaw, który daje taki przekaz, że jestem silną kobietą, jestem odważna i fajnie się czuję. I to właśnie może też dodać Ani takiego powera i większej pewności siebie w ciągu dnia. Również u Ani będziemy stosowały, spróbuję się dzisiaj też przemycić trochę więcej koloru. Już lista oczywiście zakupów też się tworzy. Już mam kilka rzeczy też dla Ani wypisane. Jednocześnie właśnie tutaj u Ani jest wyzwanie trochę z kolorem. Także u Ani będę wprowadzała kolory powoli, czyli gdzieś taki kolor, który będzie wystawał spod marynarki, spod rozpiętego sweterka, spod gdzieś tam sobie będzie wychodził i to jest taki fajny krok do tego, żeby zacząć otwierać się bardziej na kolory i przyzwyczajać się do nich. Bo czasami słyszę od dziewczyn także, że Aga,
Chciałabym nosić jakieś kolory, ale nie potrafię. Podoba mi się to na innych. Mam większość ubrań na przykład ciemnych w szafie. I to jest taki fajny trik do tego, żeby zacząć nosić te kolory, gdzieś tam przemycać je u siebie pod spodem albo jakieś małe elementy koloru i powoli się na to otwierać. Ok, no to ja już lecę na śniadanie i idę do Ani pracować nad dalszą częścią szafy. No i drugi dzień przeglądu szafy u Ani zaczęłam od przeglądnięcia obuwia. Było dość sporo tego obuwia, jednocześnie też niektóre właśnie pary już butów były takie niestylowe, znoszone i no i widać było na nich po prostu doświadczenie czasu. Także takie obuwie z Ani szafy zostało też usunięte. Jednocześnie pokazałam Ani właśnie w jaki sposób pielęgnować buty, jak o nie dbać, jak je czyścić i czym konserwować, aby one przetrwały wiele sezonów i tak, żeby były przygotowane i stały sobie na półce już gotowe na kolejny sezon i żeby też właśnie fajnie się prezentowały, żeby były takie odświeżone. A jeśli nie widziałaś tego filmu, w jaki sposób pielęgnować buty i w ogóle jak dobierać dla siebie obuwie, między innymi rozmiar buta, to oczywiście tutaj stawiam kartę do góry i zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu. Ania nie dokonywała przeglądu szafy przez kilka lat, także było bardzo dużo ubrań, które już nie pasowały pod względem fasonów, czy też właśnie tego stylu, gdzie one już były zupełnie inaczej skrojone niż tego, co potrzebowałyśmy teraz. I właśnie stworzyłam dla Ani też wiele nowych zestawów, dzięki czemu oczywiście Ania będzie teraz mogła nosić je na co dzień i weryfikować tak do końca, co jej pasuje, a co nie. I między innymi też na przykład zmieniać sobie do nich buty. Dlatego tworząc w ogóle zestawy dla Ani też pokazywałam, jakie obuwie czy zmiany dodatków może właśnie zastosować. Dlatego, że pamiętaj, że dzięki temu, kiedy właśnie zmienisz dodatki, zmieniasz też charakter stylizacji na bardziej sportowy, bardziej luźny, czy też taki elegancki. Również zostawiam tutaj u góry kartę, gdzie właśnie pokazywałam, w jaki sposób to robić. I u Ani właśnie zmieniałyśmy też styl zestawów, dlatego że Ania bardzo często wcześniej pracowała w biurze, a teraz w większości czasu spędza w domu, dlatego przechodziłyśmy troszeczkę bardziej na taki styl elegancko-luźny, delikatnie klasyczny, rockowy, dlatego że wcześniej też pracowałam z Anią nad odkryciem stylu i w takim stylu, właśnie w takich ubraniach, w tym momencie Ania czuje się dobrze, także będzie sobie nosiła te zestawy i próbowała kolejne, w jaki sposób ona się w nich czuje. Odświeżyłam także dla Ani kilka ubrań, które tego wymagały. No i oczywiście przygotowałam Ani szafę w taki sposób, żeby wszystko miała pod ręką i obok siebie ubrania i zestawy, które bardzo szybko może połączyć razem. No i oczywiście zdjęcia zestawów, które Ania później sobie gdzieś wydrukuje i powiesi w garderobie, dzięki czemu bardzo szybko rano się ubierze. Lista zakupów także została stworzona, także już na jesień, niebawem we wrześniu się widzę z Anią ponownie, gdzie będziemy wiedziały, na czym podczas zakupów się skupić i czego nam brakuje w szafie, tak żeby ją uzupełnić. No i oczywiście będziemy sprawdzały, jakie są nowe smaczki do stylu pasującego do Ani na jesień, gdzie właśnie sprawdzimy sobie i wybierzemy jeszcze coś fajnego, żeby odświeżyć dodatkowo tą garderobę. No i to już wszystko w dzisiejszym odcinku, także pamiętaj o tych trzech fazach, które warto sprawdzić, gdzie w tym momencie jesteś. Daj znać w komentarzu. No i oczywiście zapraszam Cię teraz do obejrzenia całej takiej playlisty na temat przeglądu szafy, dzięki czemu będziesz mogła dowiedzieć się, w jaki sposób przestać czas tracić, na przykład każdego ranka, czy też właśnie w jaki sposób organizować szafę. Także wszystkie linki także, które wspominałam w filmie, znajdziesz w opisie. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!